karę 25 lat pozbawienia wolności prawomocnym wyrokiem Sąd Apelacyjny w Katowicach skazał 37-latkę z Dąbrowy Górniczej, która we wrześniu 2020 roku zabiła swoją 2-miesięczną córkę. Od wyroku sądu pierwszej instancji obrońca skazany wniósł apelację, a dziś w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza. Przed jej rozpoczęciem głos zabrał mecenas Agnieszki P., który domagał się całkowitego uchylenia wyroku sądu okręgowego i uniewinnienia. Według obrony postępowanie dowodowe nie udowodniło ponad wszelką wątpliwość winy oskarżonej. Jest wiele wątpliwości, wiele niejasności, dlatego apelacja w moim ocenie jest zasadna i słuszna. No poczekam, jaki będzie końcowy wynik. Obrońca dziś już prawomocnie skazany wskazywał, że sąd w toku postępowania oparł się wyłącznie na zeznaniach partnera Agnieszki P., czyli ojca dziecka. Podczas rozprawy swoją apelację złożyła kurator, która występowała w imieniu nieżyjącej 2-miesięcznej dziewczynki. Wniosła o dożywocie. Jak mówiła prokurator prokuratury okręgowej w Katowicach, składane wyjaśnienia matki dziewczynki od początku budziły wątpliwości i były niespójne. Wątpliwości nie budziły za to zeznania ojca dziecka. W ocenie oskarżyciela publicznego ten materiał dowodowy zgromadzony przez sąd, bo sąd poszerzył ten materiał jeszcze w toku postępowania sądowego, należycie był przeanalizowany, był kompleksowo oceniony we wzajemnym powiązaniu i te ustalenia stanu faktycznego jak najbardziej są słuszne i odpowiadają prawdzie. Agnieszka P. podczas rozprawy apelacyjnej podtrzymywała, że jest niewinna, że to nie ona zabiła swoją córkę, za którą tęskni i nie wyobraża sobie bez niej życia. Ja jestem bardzo blisko związana z rodziną. Ja sobie życia nie wyobrażam po prostu bez mojej rodziny, mojej córki i syna. Córka nie żyje. Ja umiałem tutaj w sercu i do dzisiaj nie wierzę, że po prostu takie coś się stało, że jestem wymieszana w takie coś. W wysokim sądzie nie wiem, jak to określić. Sąd apelacyjny w Katowicach nie dał jej jednak wiary i utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Błędu w ustaleniach faktycznych, który został zarzucony przez obrońcę, jest zupełnie wadliwie postawiony. On został połączony z zarzutem rozstrzygania wątpliwości na niekorzyść oskarżonych, co już zupełnie jest nie na miejscu, albowiem w sprawie nie było żadnych wątpliwości, które nie dało się rozstrzygnąć w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, który zawierał w sobie zarówno dowody bezpośrednie, jak i dowody pośrednie w postaci poszlak, które prowadziły do ustaleń faktycznych. Przypomnijmy, do zabójstwa doszło we wrześniu 2020 roku w mieszkaniu Agnieszki P. i jej partnera. Zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że dziewczynka zmarła w wyniku czynnego urazu głowy i zatrucia amfetaminą, którą matka podała córce w mleku. Na 4 lata pozbawienia wolności skazany został również ojciec dziewczynki, którego oskarżono o brak należytej opieki nad dzieckiem. Dzieci ze szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich będą leczyć wady postawy w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój. Mowa o około 100 osobach miesięcznie. Problem jest poważny i lekarze biją na alarm, bo liczba dzieci z wadą postawy rośnie, a przyczynił się do tego m.in. okres pandemii. Na przestrzeni ostatnich 3 lat prawie 90% dzieci przebadanych przez nas ma schorzenia związane z narządem ruchu. Nie dotyczy to tylko samych skrzywień kręgosłupa, czy wad postawy, koślawości kolan, czy stóp, ale również bardzo duże jakby ubytki tkanki mięśniowej związane z brakiem ruchu. Tu trzeba podkreślić, że to właśnie brak ruchu ma największy wpływ na kondycję fizyczną i postawę dziecka. Problemy na tej płaszczyźnie zauważają nie tylko lekarze, ale też nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy sportowi. Jak mogą dzieci prezentować wysoki poziom, skoro nie umieją zrobić przewrotu w przód? Nawet teraz już się pojawiają dzieci, które nie potrafią biegać. Także poziom jest zerowy albo mniej niż zerowy. W Siemianowicach Śląskich chcą to zmienić. Miasto podpisało we wtorek umowę z uzdrowiskiem w Goczałkowicach-Zdroju, w ramach której ścieżka dostępu do 27-dniowego turnusu rehabilitacyjnego będzie uproszczona. I co najważniejsze dla rodziców, będzie to całkowicie bezpłatne. Każdy młody człowiek, który ma problemy z wadą postawy, będzie miał przeprowadzonych około 80 zabiegów. I kiedy zapytałem pana prezesa, jaki jest też koszt, gdzie rodzic chciałby komercyjnie też poddać dziecko, które ma wady postawy, takiemu leczeniu, jest to koszt około 6 tysięcy złotych. Jeżeli rodzice chcą, żeby dziecko dostało się na turnus, muszą wybrać się do lekarza. Są 2 ścieżki dostępne w systemie. Jest to skierowanie wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
zdrowotnego, bądź skierowanie do naszej poradni rehabilitacyjnej. Co istotne, w trakcie turnusu dzieci nie będą miały zaległości w szkole, bo będą chodzić do pobliskiego zespołu szkół. Leczenie to ostateczność. Najważniejsza jest profilaktyka. Trzeba obserwować swoje dziecko. Jak się zachowuje w domu, jak siada, jak leży, czy to jest postawa bardziej taka skifotyzowana, krzywa. Też patrzymy, jak chodzi. To jest taka praktycznie profilaktyka, jak się dziecko zachowuje podczas normalnych zajęć. Bo zbyt późno wykryta wada postawy może być trudna do wyleczenia lub nawet niemożliwa. Gospodarka jest w coraz gorszym stanie, a problemy z energią szybko nie miną. Podczas konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przyjaciele lewicy mówili o perspektywach, jakie stoją przed Polską. Jednym z tematów były problemy z dostępnością węgla. Trzeba dzisiaj patrzeć na węgiel jako na zarzewie dylematu gospodarczego o moim zdaniem silnych skutkach politycznych. To powoduje, że trzeba szukać sposobu na rozwiązanie tego problemu i nie można go rozwiązywać tak, jak dotychczas to robiliśmy od lutego bieżącego roku, tylko poprzez mechanizm ułatwiania zakupu węgla, sięgając po środki publiczne. Bowiem tak naprawdę to ten węgiel, którego nie ma, skutkuje po pierwsze wysokimi cenami węgla, ale i energii. Nie tylko brak dostępności tego surowca jest problemem. Również sytuacja ze wzrostem cen energii i gazu może spowodować, że miasta i gospodarstwa domowe mogą spodziewać się w nadchodzących miesiącach dwukrotnie wyższych rachunków za prąd. Jeżeli nawet przyjmiemy ten wariant, mówię o energii elektrycznej, że te 2-2,5 tysiąca kWh będzie chronione przez ceny, ale wszyscy ci, którzy zużywają powyżej 2000 kWh, no będą płacili istotnie więcej. Coraz wyższe koszty życia mogą popchnąć najbiedniejszych do sięgnięcia po najłatwiej dostępne, ale też najwyżej oprocentowane pożyczki, tak zwane chwilówki, a stąd już tylko krok do poważnych problemów gospodarstw domowych. Jeśli chodzi o te chwilówki, no to jest oczywistym dowodem zubożenia społeczeństwa w wyniku inflacji. No po prostu jeśli ludziom brakuje gotówki na bieżące wydatki, na utrzymanie, sięgają po chwilówki. To jest niedobry sygnał podkreślający, czy my podkreślamy, że wysoka inflacja, no my mamy 17% inflację, a być może będzie większa, to jest sytuacja, której trzeba przeciwdziałać. W przeciwnym razie tej upadłości konsumenckiej, upadłości faktycznej gospodarstw domowych, tego zubożenia, będzie więcej. Podczas konferencji został również poruszony problem nieudzielania przez banki kredytów hipotecznych. Akcja kredytowa w ostatnich miesiącach zmniejszyła się o 50%. Powodem jest wzrost stóp procentowych i coraz mniejsza zdolność kredytowa Polaków. 80 psów i kotów znajdowało się w hodowli na jednej z posesji w Rybniku Boguszowicach. Jak się okazało, zwierzęta przebywały w trudnych warunkach, dlatego we wtorek w godzinach popołudniowych interweniowało tam kilka służb i obrońcy praw zwierząt, m.in. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami czy rybnicki Pet Patrol. My udaliśmy się na miejsce. Tam już zapadła decyzja o odbiorze zwierząt po wejściu weterynarza na tą właśnie posesję i sprawdzeniu warunków. No weterynarz z tego co się orientuje, no stwierdził że po prostu, że warunki to są, zagrażają zdrowiu i życiu tych zwierząt. Jest to rażące zaniedbanie tych zwierząt, więc tutaj TOS podjął decyzję o interwencyjnym odbiorze tych zwierząt. Zwierzęta nadal są badane. Część z nich trafiła do tak zwanych domów tymczasowych czy fundacji zajmujących się zwierzętami. Jak informują wolontariusze, psy i koty były zaniedbane, miały problemy skórne, grzybice, pasożyty, odparzenia, a niektóre z nich miały zainfekowane oczy. Policjanci ustalili, że opiekunami tych psów i kotów są kobiety w wieku 32 i 54 lat oraz 56-letni mężczyzna. Z uwagi na niewłaściwe warunki trzymania zwierząt, wolontariusze odebrali 37 psów oraz 8 kotów, które zostały przekazane do okolicznych schronisk. Zwierzęta do wyjaśnienia sprawy nie będą mogły być adoptowane. Śledczy ustalają, czy w miejscu hodowli dochodziło do znęcania się nad zwierzętami. Komputery, konsole i technologia wirtualnej rzeczywistości, a to wszystko zamknięte w busie, który na swojej trasie ma 20 miast w całej Polsce.
W środę wyposażony w sprzęt do gier przyjechał do Jaworzna, gdzie uczniowie szkół i mieszkańcy mogli zagrać w grę szyfrów. To edukacyjny projekt Instytutu Pamięci Narodowej, który poprzez rozrywkę ma uczyć historii Polski, w tym przypadku przybliża polsko-bolszewicką wojnę. Opowiadamy o tych mniej znanych aspektach wojny polsko-bolszewickiej właśnie w ramach gry szyfrów, ale co najważniejsze, fakty, które tam prezentujemy, są prawdziwymi wydarzeniami historycznymi, a bohaterowie, w których się wcielamy, to są prawdziwi bohaterowie, którzy brali udział w wydarzeniach z 1920 roku. Inicjatorzy projektu chcą pokazać, zgodnie z myślą Jana Kowalewskiego, polskiego kryptologa z tamtego okresu, że wojny nie wygrywa się tylko siłą fizyczną, ale przede wszystkim siłą rozumu. Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej podkreśla, że ten projekt to prawdopodobnie pierwsza w skali świata gra komputerowa, przy której tworzeniu pracowali historycy. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby dotrzeć również do mniejszych miejscowości, bo chociażby no, nie każdy ma do czynienia na co dzień z goglami VR-u. A jeżeli chodzi o dlaczego wojna polsko-bolszewicka, ponieważ mała jest świadomość biura szyfrów, które się przyczyniło właśnie do efektu wojny polsko-bolszewickiej i w efekcie później też się to przełożyło na obalenie kodu Enigmy. Gra szyfrów nieprzypadkowo skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ponieważ stanowi część projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki, a jeszcze w tym roku zostanie włączona do programu nauczania. Będzie mogła stanowić rekomendowane narzędzie dydaktyczne.